Co jakiś czas pytaliście, czy na kanale pojawią się przedstawiciele konkurencji rzutowych. Tak więc, nie przedłużając, Joanna Fiodorow. Siemanko, z tej strony Fiedzia, lecimy z tematem. Baseball. No. Ile wspólnego ma, jaka pozycja w ogóle w baseballu była? Trzeciej, bo ty zaczynałeś od baseballu. Na trzeciej bazie miotacz i na zapolu. To ile wspólnego ma miotacz w baseballu z pozycją do rzutu młotem? Wiesz co? Ma coś w ogóle wspólnego? Da się... Wiesz, da może się... to, że układ rąk jest podobny, w sensie no kij trzymasz tak, no młot trzymasz tak na zamku, więc ja myślę, że tutaj to jest może jedyna rzecz wspólna, jak stoisz przy bazie domowej i jesteś połkarzem i musisz wybić tą piłeczkę rzuconą przez miotacza, ale tak naprawdę nic więcej wspólnego moim zdaniem nie ma. No. Takie były moje początki. Szkoła podstawowa, no wiesz, jestem tym rocznikiem, może to słabo zabrzmi, ale jestem tym rocznikiem, który spędzał więcej czasu na podwórku niż w domu. No i mój sąsiad grał w baseball. No i tak, wiesz, wszystko fajnie. Mój nauczyciel angielskiego wtedy, to nie wiem, zerówka była, Stasiu. Prawdopodobnie gdzieś tam historię, nie wiem do końca, zawsze chcę się tego dowiedzieć, ale nie mam czasu się spotkać z szefostwem klubu, bo tam chciałam jakieś zdjęcia, coś tam zobaczyć, bo mają tego kupę, ale nie mogą tego znaleźć, bo się przenosił klub z jednego do drugiego miejsca. I wiesz, i to jest na takiej zasadzie, że on zaczął grać i mówi, mama, ja też chcę. No, a żeby miałam niedaleko do szkoły, no to dobra, to se idź, no co ci mam powiedzieć, no nie będę zabrany dziecku gry, tak? No i tak się moja przygoda ze sportem zaczęła, czyli baseball, śmiechy, chichy, ale pierwszy medal mistrzostw Polski mam właśnie z baseballu. W tamtych czasach, bo ja też jestem z tego pokolenia, które latało po podwórku więcej i powiem ci, że my też budowaliśmy sobie bazy. Kolega miał kij, inny miał piłkę, a ja miałem rękawicę przywiezioną przez ciocię ze Stanów, taką prawdziwą firmy Mizuno. Z czego wynikała ta fascynacja baseballem u ciebie, że to była fascynacja, że to jest coś nowego, no bo to nie było popularne. Nie, wiesz, to nie było tak. Ja zawsze, mi się wydaje, że wpływ grupy i właśnie kolegi. Michał chodził na ten baseball, widziałam ten cały ekwipunek, tą rękawicę, ten kij, bo miał to w domu i tak dalej. I no i kurde, no nie, wiesz, dla dzieciaka z zerówki nie było zajęć dodatkowych, tak? Bo to były te czasy, że te SKS-y zaczynały się od czwartej klasy podstawówki, wzwyż, tak? Się szło i co były SKS-y. Natomiast w tych pierwszych latach moich szkolnych tego nie było, więc ja się imałam wszystkiego, i baseny, i nie baseny. Gdzie mogłam, tam zawsze było mnie pełno, bo ja nie lubiłam siedzieć w domu. Ja to gdzieś nawet chyba na swoim Instagramie, czy mnie zna mnie sport, opowiadałam taką historię, że dla mnie kiedyś sport był ucieczką. Ja nie musiałam się uczyć, czytać książek, czego nienawidziłam i co teraz śmiechem, żartem jest na odwrót. Lubię czytać książki. Jak ktoś mnie pyta, no to mówię, no ja kocham książkę za okładkę, za stronę, którą mogę, za ten zapach, tak? A kiedyś? Broń się Boże, Panie Boże, pierwsza książka, którą musiałam przeczytać, bo moi rodzice mnie zapytali, łysek z pokładu idę, nie? Słuchajcie, wymyślałam wszystko. Pies, kot, wszystko. Moja mama, no i co? Przeczytałaś tyle książek, masz w bibliotece, a co to było? Nie wiem, nie przeczytałam. I usiadłam, pierwsza moja prawdziwa książka, którą przeczytałam, się okazało, że to był koń. Hello! Więc powiem ci, że zmieniało się to, ale ja zawsze imałam się każdej możliwej aktywności fizycznej. Lubiłam sport. Pomimo, że nie mam jakiejś w rodzinie, wiesz, tradycji sportowych. Co prawda tam gdzieś tato zawsze tam w jego czasach to jakieś te na rękę tam były jakieś zawody typowo biegowe i coś w tym stylu. Ale moja mama nie, bo moja mama jest bardzo niziutką osobą, nigdy się nie imała. Zresztą, wiesz, no też jest kobietą, która wychowywała się na wsi, więc tam były inne obowiązki niżeli treningi. A ja od tego małego po prostu. Nie chciałam się siedzieć w domu, ale wiecie, nauczyło mnie to też dużo systematyczności, bo jak wiedziałam, że jak mam mieć trening, to muszę odrobić lekcje na szybko, muszę się czegoś tam nauczyć, to mi pomagało. No, szybciej się uczyłam i lepiej mi to wychodziło po prostu. I to było tak, że wracałaś ze szkoły i najpierw był obiad, lekcje, trening, czy rzucałaś plecak i nie było cię, dopiero jak wracałaś, miałaś chwilę, robiłaś lekcje? Znaczy, to było tak, no był pewien moment w moim życiu, że tak, 6 rano basen, szkoła, po szkole SKS-y, po SKS-ach szłam na trening, basen, wracałam z basenu i się uczyłam. Tak sobie ustawiłam życie, że mnie nie było praktycznie 24 godziny w domu,
Ale rzeczywiście, no nigdy nie miałam jakiegoś większego problemu z tą nauką, z tym wszystkim, no bo mówię, to było usystematyzowane. Ja wiedziałam, że muszę się na bieżąco uczyć, że nie mogę czegoś tam zostawiać na odległą przyszłość, bo się nie wykaraskam z tego. No i w sumie fajnie wyszło, nie narzekam. Powiedziałaś o tych książkach, to jeszcze tak dopytam, że teraz uwielbiasz książki za okładkę, za strony. To jesteś zwolenniczką tradycyjnych książek, czy wszystkie te Kindle, nie Kindle, jak najbardziej popierasz i korzystasz z tego? Wiesz co, no ja jestem za tą naturalną książką, taką żywą, trzymam ją w ręku i kartkuję. Natomiast wiesz, przy naszych wyjazdach jest to ciężka, że tak powiem, przeprawa, bo bywało na przykład, że potrafiłam wziąć ze sobą 5 książek do torby, a masz 23 kilo, więc wyobraź sobie, że zawsze czegoś mniej musiałam wziąć, więc w pewnym momencie gdzieś tam dorosłam do tego, żeby kupić właśnie tego Kindla. I zgrywałam, kupowałam sobie właśnie na Empiku, czy też na innych stronach książki, zgrywałam sobie na tego Kindla, bo ja potrafiłam na przykład przez obóz przeczytać 10-12 książek. Ja jak odpoczywam, to sobie lubię właśnie odpoczywać w ciszy, nie? Nie lubię tego takiego, wiesz, latania po znajomych, po koleżankach, po pokojach. Może kiedyś tak było, ale teraz, jak jestem trochę starsza, to jednak to leżenie w łóżku i jak można powiedzieć przysłowie wakłoda, to jest najlepsza rzecz. Doceniasz przed treningiem. To. Doceniam to teraz, bo rzeczywiście z biegiem czasu odczuwam te problemy, że gdzieś tam coś zaczyna cały czas boleć, że te można powiedzieć, to są tak zwane bóle przewlekłe, że no niby pracujemy nad tym, ale cały czas gdzieś coś tam się spina i ciągle coś czujesz, więc ja jak sobie odpoczywam, to jest dla mnie najlepsza forma relaksacji. Ja nie potrzebuję po prostu, może to brzydko zabrzmi, ale tej atencji wokół, żeby, nie wiem, cały czas się wokół mnie coś działo. Właśnie to wyciszenie jest moją chyba najlepszą w tym momencie terapią i to mi pozwala w ogóle tak odbudować siebie, bo są treningi, że wychodzi wszystko fajnie, ale są treningi, na których dajesz, że tak powiem, 110% siebie, a to nie idzie. I gdzieś tam wtedy przychodzę do tego pokoju, wyciszam się, układam sobie coś tam na nowo i to jest dla mnie chyba najlepsza terapia. Próbowałaś wielu sportów, jak sama powiedziałaś, wszędzie było cię pełno i nie lubiłaś siedzenia w miejscu, stania w miejscu. To dlaczego rzut młotem? Niby polska konkurencja, w której zawsze mieliśmy tradycje i sukcesy, no ale taka nieoczywista, jeśli chodzi o wybór dla młodej dziewczyny. Wiesz co? Przypadek. Fakt faktem, że przygoda z moją lekkoatletyką, stricte tylko z lekkoatletyką, to były biegi przez płotki, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, nie wiem, inne jakieś tam dyscypliny. Ogólnie rzecz ujmując, czwórbój lekkoatletyczny był takim moim, że tak powiem, koronną dyscypliną i gdzieś tam zawsze, bo byłam jedną z wyższych w podstawówce, więc trener gdzieś tam, mój pierwszy trener, gdzieś tam mnie widział niby w tym wieloboju. Ale niestety, jak to u kobiet... Kobieta zmienną jest i się zmieniło wszystko. Więc bardziej ta kula, gdzieś tam te pierwsze moje wyniki w kuli, gdzieś tam mały memoriał Janusza Kusocińskiego w Słubicach. Tam miałam bodajże 8 miejsce i gdzieś to tak się układało, ale nie widziałam siebie w kuli, bo rzeczywiście patrząc na wtedy już, mając możliwość podglądać panią Krystynę Zabawską, tak, która pchała ponad 19 metrów, widzisz, i pchałam z nią na jednych zawodach zresztą gdzieś tam w Białymstoku. I widzisz kobietę, 1,80 m wzrostu, zbudowaną, pchającą 19 metrów i stoję ja, 1,69 m i mówię, ale będzie za mnie kulomiotka. No niestety nie. I był przypadek, bo moja obecna trenerka przygotowywała się wtedy do Mistrzostw Świata juniorów chyba. Nie powiem ci teraz, gdzie były te Mistrzostwa Świata. Sprawdzimy. Coś chyba we Włoszech, może jakieś Grosseto, coś w ten deseń. I byli na obozie w Augustowie. Ja już byłam po swojej jakiejś tam chyba głównej imprezie, czy może miałam mieć tą imprezę? Nie wiem, nie pamiętam ogólnie. Dawno temu to było. I wyobraź sobie, że była taka sytuacja, że mój pierwszy trener mówi, a chodź, spróbujemy, bo tam miałam oszczepem sobie porzucać, coś tam. No i poszłam na ten trening do mojego, później już jak się okazało, pierwszego trenera rzutu młotem. I słuchajcie, zaczęłam od zamachów, od czegoś tam, zaczęło mi się to podobać. No fajna, wiesz, dyscyplina, coś innego, tak? Wiesz, trzymasz kulkę z jakąś rączką i linką, no, i mówisz, tańce, nie, tak. Co jest, nie? No dobra, no i się zaczęłam w to bawić wtedy po prostu. I później w klubie mi kupiono pierwszy młot, trójkę, tak, no pięknie, bo wiesz, nie był to jakiś duży klub, który miał kupę pieniędzy i gdzieś tam firma Polanik, zresztą przodująca firma na świecie, bo wielu zawodników rzuca sprzętem tej firmy, no i kupili mi ten młot, no i ja się utrzymam u nas przy technikum, gdzie był mój klub UKS, Technik Augustów,
tam się uczyłam tego rzucania. No. My tam robiliśmy elementy, ale to była taka zabawa, bo tak naprawdę no, mój trener pierwszy coś tam widział, gdzieś wiedział mniej więcej, co mam zrobić, ale no, nie znał się na tym. No i później musiałam podjąć decyzję, nie? Co robić dalej. No i tak ten młot, mówię, no szkoła mistrzostwa sportowego, a może jednak nie, bo tu mam dobre wyniki, to może pójdę na jakieś lepsze uczelnie, no, no tak. Ale jednak postawiłam na swoim. Poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego i od 2004-2005, chyba tak, jak poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego, zaczęła się moja przygoda z rzutem młotem. Czyli tam już stricte przygotowania pod rzut młotem, takie, wiesz, praca typowo, że uczę się elementów techniki, siłownia. Cały trening był skomponowany pod rzut młotem, bo trener był od rzutu młotem, więc wiadomo, i to była dla mnie nowość, bo wiesz, jak wcześniej robiłam wszystko, a tutaj robię tylko non-stop to samo. Wie, co jest, nie? Nie wiem, czy mi się to podoba. No właśnie, no, ale... może się to znudzić w pewnym momencie. Tak, ale rzeczywiście... zaczęły przychodzić jakieś tam wyniki. Poprawiałam to rok po roku. W ostatnim roku pojechałam na liceum, pojechałam na Mistrzostwa Świata, które były w Bydgoszczy. Ja to się śmiałam, że wszystkie moje imprezy międzynarodowe do czasu tam młodzieżowca, to tak miałam bardzo krajoznawczo w Polsce, w Czechach. Polska i okolica. Czyli, tak, Czechy, Litwa, gdzie w ogóle śmieliśmy się, bo wracając z Kowna miałam najbliżej do domu, bo jestem z Augustowa, więc wiecie, wszyscy wracali. Ja po dwóch godzinach wysiadałam, tak, to się prostej. Jak, nie? No więc to miałam zawsze gdzieś tam bliżej, ale poznawałam coraz więcej ludzi. Zaczęło mi to sprawiać coraz większą frajdę. Przynosiły to, że tak powiem, efekty, że rzucałam coraz dalej. Ale oczywiście przyszedł też taki moment, gdzie poszłam na studia. Kończąc licencjat, no i trzeba było wybrać, no sorry, no 23 lata baba i co, pójdzie do mamy i powie, mamo, daj mi na imprezę kasę, no trochę nie tak, trochę nie w tą stronę moim zdaniem, tak? No i to był taki chyba przełomowy dla mnie rok, 2011, kończąc studia, były Mistrzostwa Europy U23 w Ostrawie, zdobyłam tam srebrny medal i rzuciłam pierwszą 70 w życiu. No i wiesz, rzucasz pierwszą 70, wiesz, że brakuje ci 1,5 metra do Igrzysk Olimpijskich. Więc kolejna zmiana. Zmieniłam trenera, wyjechałam do Poznania. 4 lata w Poznaniu, różnie to bywało. I później sobie stwierdziłam, że po Igrzyskach chciałam w ogóle zakończyć karierę w Rio. No właśnie o tym chciałem też z tobą porozmawiać, bo już wywołałaś nazwisko w zasadzie swojej trenerki, Malwina Wojtulewicz. Można użyć takiego stwierdzenia, że to ona uratowała twoją karierę? No, po części na pewno tak. Pomogła mi wrócić do tego, co robiłam po prostu. W sensie takim, że rzeczywiście, ja chciałam po Rio zakończyć karierę, bo to tak nie miało wyglądać, tak? Ja miałam, jak przyszłam do tego Poznania, to miało być tak kolorowo, miałam z roku na rok robić super progres, zdobywać medale imprez mistrzowskich. No i gdzieś to się zastopowało w 2014 roku, po drodze problemy zdrowotne, różnie to było, nie? No ale jadąc na swoje drugie igrzyska, gdzie na pierwszych fajnie, bo jest finał i w ogóle spełnienie marzeń, tak? Jedziesz już na drugie igrzyska z taką nadzieją gdzieś tam z tyłu głowy, że będzie to na pewno ścisły finał, a w tym ścisłym finale, że powalczę, ale no, niestety nie było mi to dane. Nie zagrało, w ogóle ten rok był bardzo ciężki dla mnie, ale no, było, minęło. I po tych igrzyskach skrajne emocje. Gdzieś tam i mama, i obecna trenerka, ale moja mama przede wszystkim bardzo tak podeszła do tego, jak ja to mówię, z jajem. Mówi, Asia, spróbuj, a może jednak, no nie możesz się przekreślać, bo nie wiem, bo coś tam nie wyszło. Może dobre będzie to posunięcie, wrócisz do domu, będziesz gdzieś tu bliżej, może lepiej się dogadasz z Malwiną, no i tak... W sumie stwierdziłam, czemu nie zaryzykować, no. Zadzwoniłam do Malwiny, się zapytałam, czy byłaby chętna, wiesz, wziąć mnie pod swoje skrzydła, bo jednak w chwili obecnej już była trenerką brązowego medalisty Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Wojtek też miał swoje 5 groszy do powiedzenia, no zgodzili się, no i od tamtej pory nie mogę narzekać, no jest dobrze, no. Co mogę powiedzieć? No jestem coraz starsza, ale podobno kobieta jak wino, im starsza, tym lepsza. I w moim przypadku coś może w tym jest. Ale, no mówię, no zaczęłam się na nowo cieszyć tym sportem. Wiesz, jak cieszysz się czymś, co robisz i sprawia ci to przyjemność, to rzeczywiście przychodzą tego efekty.
No i efekty były takie, że z roku na rok jest coraz lepiej. No zobaczymy, mamy imprezę docelową w tym roku. Oby się odbyła, bo ja stwierdziłam, że dopóki nie usiądę w samolocie z tym biletem, to nie wiem, czy uwierzę, że te igrzyska się odbędą. No ale, ale no mówię, no zobaczymy, co będzie, no czas pokaże. Przewijałaś się zawsze w roli osoby, która finał, że może coś tam pomieszać, ale odkąd przeszłaś pod skrzydła Malwiny i do teamu z Wojtkiem, to ty jesteś tak naprawdę przy każdej imprezie wymieniana w roli faworytów. To też się zmieniło. Nieprawda, nie. Po medalu w Berlinie. No nie byłam brana pod uwagę jako pod medal na Mistrzostwach Świata i to... Wszyscy mówili w kuluarach, że jeśli mamy mieć medal w Młocie, to tylko Fiedzia. A ja słyszałam odwrotnie. No i to jest to, że prawdopodobnie, no, że nikt tam na mnie nie stawiał. Co prawda miałam fajny, równy sezon i wszystko fajnie, tylko że wiesz, wynik 74 metry to nie jest za dużo. Damski rzut młotem od, myślę, że 4-5 lat bardzo ma tendencję zwyżkową. Jest coraz więcej rzucających daleko dziewczyn i ta tendencja medalowa zaczyna się troszeczkę, jakby nie patrząc, przesuwać w górę. Więc powiem Ci szczerze, że sama nie stawiałam na siebie, że może będę miała medal. W sensie liczyłam na to, że mogę powalczyć o brąz, że mogę osiągnąć dobry wynik, bo byłam przygotowana, te treningi fajnie szły i tak dalej. Ja mówię, ja nie chcę gdybać, bo to jest właśnie ta tendencja u nas medii, co będzie, co rzucisz, ile rzucisz, na ile jesteś przygotowana. Słuchajcie, no może być tak, że rzucę 80, a może być tak, że rzucę 68. Wiemy z przypadków i nawet z polskiego rzutu młotem, że faworyci odpadali w eliminacjach. Więc takie fajny, sobie. Dzień dobry. Takie gdybanie, co będzie, mi nie służy, bo gdzieś tam sobie na siebie presję nakładam, bo coś powiedziałam i chciałabym się z tego, że tak powiem, wiesz, wywiązać i tak dalej. Nie. Czyli ty jesteś realistką, nie hazard, takie rzeczy to nie jest. Nie. Ja to jest szachmat, albo będzie, albo nie będzie. To co oznaczają te kostki i ten joker? Kostki i joker na mojej ręce. Kostki oznaczają to, że tam są tylko 1, 2, 3 numerki, które mnie interesują w moim życiu. Czyli no, jak jadę na zawody, to tylko te trzy miejsca mnie interesują. I kości to i tak samo joker. Kości też symbolizują to, że ten los jest różny. Nie musi być kolorowo za każdym razem, bo wszystko zależy od tego, jak to się wszystko ułoży. Dzisiaj chcę siódemkę, ale będę miała na przykład piątkę. Nie zagra tak, jakbym to chciała, tak? Że nie ma czegoś takiego, że w życiu jest wszystko super poukładane i tak jak ja chcę, tak będzie. Nie ma czegoś takiego. A joker przebija wszystko. W talii mamy parę dobrych kart. Jest król, jest dama, bo mam też damę. Jestem królową, więc no jakby nie patrzeć, królowa życia. Zawsze się śmieję. Ale joker przebija wszystko i zawsze staram się podchodzić do każdych zawodów, żeby takim być przebiciem, że nie mogę się poddawać, bo to nie jest tak, że w sporcie, nawet w zawodach, tak, że na każde zawody jadę i robię super wyniki, że są super, wiesz, rewelacyjne zawody, tylko czasami jest tak, że rzucam 74 metry, a jadę na kolejne zawody i 71 nie mogę przerzucić, tak? Więc staram się być takim jokerem, że zawsze daję z siebie wszystko, ale to nie zawsze wychodzi tak, że rzucam to, tak? Bo to nie jest powiedziane, że wiesz, będzie super, ekstra, w ogóle rewelacja. No nie ma tak w życiu. Tak samo jak mam kobietę, która ma pół twarzy zakrytej z tego tytułu, że kobieta ma tysiące twarzy i się dostosowuje, tak? Hormony, te sprawy buzują, jesteś, wiesz. No nie mogę powiedzieć, że jestem zawsze uśmiechniętą, szczerą Fiedzią, która, wiesz, bucha radością, bo przychodzą takie momenty w moim życiu, że po prostu siedzę, nie chcę z nikim rozmawiać, jestem zamknięta, bo gdzieś tam to pomaga mi, wiesz, w odbudowaniu swojej wartości. Wszystko już całkiem stosunkowo blisko, to co sobie myślisz, co chciałabyś na tych igrzyskach osiągnąć jako wicemistrzyni świata? A widzisz, to jest dobre pytanie, bo najpierw bym chciała pojechać na te igrzyska, bo jak no zakładamy, wiemy, że się odbędą. Ale, no dobra, no ale odbędą się, ale mamy cztery chętne w Polsce. Anita, Malwina, Kasia Furmanek, odbiawienie tamtego sezonu i ja. I mamy po drodze taką imprezę jak Mistrzostwa Polski i trzeba się tam pokazać z dobrej strony. Trzeba pokazać, że jest się w dobrej formie, więc moim pierwszym punktem na mapie przed igrzyskami są Mistrzostwa Polski, a później będę myśleć o igrzyskach. Czyli... O wiadomo, ja wiem, że chcesz się zapytać, co bym chciała osiągnąć. Do trzech razy sztuka. Chciałabym w końcu spełnić swoje największe marzenie.
tak jak chyba każdego sportowca, czyli stanąć na tym podium olimpijskim i rzeczywiście powiedzieć, że jestem spełnionym sportowcem, ale ta sztuka będzie interesowała 36 albo 32 zawodniczki, które będą chciały jechać na igrzyska i będą walczyć o to samo, co walczę ja. I ciężko mi jest teraz powiedzieć, że super, będę w super formie, bo powoli schodzimy z tego zimowego treningu. Gdzieś tam jeszcze są jakieś problemy techniczne, nad którymi trzeba popracować. Te nogi, jak ja mówię, są jak dwa betonowe klocki, które nie chcą na razie ruszać, ale to spokojnie. No ja mam i mało, i dużo czasu. Dlatego faktycznie impreza docelowa to są igrzyska, czyli w moim przypadku 1-3 sierpnia. I na tym się skupiam, a nie na tym, co ja mogę tam osiągnąć, bo wiesz, przez te 3 miesiące to po drodze może się dużo wydarzyć. Ja tak mówiąc w tym momencie, że nie, no jadę przecież po medal Igrzysk Olimpijskich, no to bym skrzyszyła, no szczerze powiedziawszy, bo na razie, pomimo, że uzyskuję dobre wyniki nawet tym 4-kilogramowym młotem, bo dopiero gdzieś tam, tak jak mówiłam ci, schodzę z tych obciążeń, bo bardzo dużo ciężkiego sprzętu ja rzucałam, bardzo dużo 6-kilogramowym młotem i 5. przez ostatnie 7-8 tygodni i zaczynamy dopiero gdzieś tam to, że tak powiem, zmieniać i miejmy nadzieję, że rzeczywiście te wyniki w sezonie, bo kilka tych startów będzie, będą, że tak powiem, fajne i wiesz, uwierzę w to, że mogę, bo tak jak mówiłam, ja jestem też po operacji kolana i czasami, wiesz, siedzi mi to w głowie, że kurczaki, no ty, rok temu o takiej porze chodziłam sobie o kulaskach, hop, 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 a tu śmigam i robię znowu na nowo to, co robiłam wcześniej, więc ja mam power, ja jestem zaangażowana i stawiam wszystko na jedną kartę, bo podkreślałam to 1000 razy, już nie jestem młodej daty, tylko starszej daty, PESEL-u nie oszukam i wiesz, no nie, mam tego świadomość, że ta młodzież bardzo mocno naciska i gdzieś trzeba będzie po prostu w końcu postawić krzyżyk i powiedzieć, no chyba już czas skończyć z tym wszystkim. Powiedziałaś o kolanie i o tej głowie, bo są zawodnicy, którzy wyrzucają to z siebie i wchodzą do koła i po prostu, czy na start, czy tam, gdzie rywalizują, po prostu nie myślą o niczym, tylko o tym, żeby oddać dobry rzut, dobrze pobiec i tak dalej. I rzeczywiście tak się da, że ty o tym kolanie już nie myślisz, czy cały czas gdzieś masz to z tyłu głowy, że no tam coś było, była ingerencja i musisz jednak uważać i czasami gdzieś... No nie, nie pójdzie to tak, jak powinno pójść. Oczywiście, że zdarzają się i takie treningi, że gdzieś tam to kolano, jakby nie patrzeć, się odzywa po prostu, bo to jednak była operacja. Ale ja już w tamtym roku, od razu przecież po operacji, ja 4 miesiące po operacji weszłam do koła i zaczęłam rzucać. Gdzie lekarz powiedział, nie rób tego, coś tam, już co słabo nogę. Panie, jak ja nie wejdę teraz do koła, to już w życiu nie wejdę do niego. Więc ja już w tamtym roku rzucałam, nie osiągałam rzeczywiście wyników, które wiesz... robiłyby wielką furorę, ale to nie o to chodziło. Chodziło przede wszystkim o to, żeby się nie bać, wejść do koła i właśnie rzucać, żeby nie było tak, że teraz w maju wchodzę na start i mówię łata, o matko, co się dzieje ze mną? Bo wiesz, bo to jest roczna przerwa, która gdzieś tam w głowie ci siedzi i to nie jest dobre też dla zawodnika. I po konsultacjach z psychologiem doszliśmy do wniosku, że nieważne są wyniki, tylko ja muszę czuć adrenalinę i tą... być po prostu w tym całym napięciu tym startowym. No i sobie startowałam i było fajnie i teraz też jest fajnie. Rzucam na pewno dalej niż w tamtym sezonie, więc myślę, że będzie dobrze. A zadaję to pytanie większości zawodników, z którymi się spotykam. Mhm. No może nie tym najmłodszym, którzy dopiero wchodzą w świat seniorskiej lekkiej atletyki. Co po igrzyskach? Co po igrzyskach? Wszystko zależy właśnie od tych igrzysk. Jeżeli będzie fajnie i z fajerwerkami, to prawdopodobnie jeszcze rok i chyba będzie krzyżyk na drogę tak zwany i trzeba zacząć się zajmować swoim życiem. Nie tylko rzutem młotem i wszystkim, co jest wokół tego rzutu młotem. No ale wiesz co, tak nie wybiegam tak daleko w przód, bo tak jak ci powiedziałam na początku, ja jak zawsze coś wszystko planowałam, tak hen do przodu, to wszystko po drodze, co miało się wydarzyć, wszystko się waliło i nigdy nic mi nie wychodziło. Więc szczerze powiedziawszy, wolałabym jeszcze o tym nie myśleć, wolałabym się skupić teraz na tych najbliższych startach, na tych igrzyskach, bo my gadamy, zagadamy, okej, okay, one tam siedzą cały czas z tyłu głowy i ja szepczą ci, a igrzyska, musisz być mocna. No i spoko, no bo to wiadomo, to jest impreza w tym momencie 5-lecia, a tak naprawdę to jest impreza mojego całego życia, bo jakby nie patrząc, przygotowywuję się do tych igrzysk kolejne już za mną, już powiedzmy 13 lat i miejmy nadzieję, że to będą te najlepsze.
A to jeszcze dopytam, bo wspominaliśmy swoją trenerkę, Wojtka. Jak duży wpływ na ciebie ma Wojtek i czy on ma na ciebie większy wpływ, czy ty na niego? A to jest, czy się uzupełniacie, jesteście takimi puzzlami, które się złączyły? Tak, to jest obopólna korzyść, my się wszyscy uzupełniamy, każdy z nas. Wiesz, tworzymy właśnie ten team, który pracuje razem, który robi to razem jako grupa. I nie ma czegoś takiego, że wiadomo, to też jest sport indywidualny, jednemu idzie, drugiemu nie, są różne rzeczy, kłócimy się, krzyczymy na siebie, bo to jest normalne. No, my spędzamy więcej ze sobą czasu niż, wiesz, z rodzinami, więc to jest chyba ta kwestia, ale my się uzupełniamy i wiesz, i Wojtek czasami, bo jak i trener, ogień i woda. Tak, no można tak powiedzieć, no. Ja jestem ten ogień, Wojtek jest taka falująca woda, no. Spokojny, siła spokoju, rozsądku. Tak, tak, ale no mówię, no jest fajnie, bo wiesz, my mamy zakłady swoje wewnętrzne, on mnie mobilizuje, on podchodzi pod życiówkę, no sorry, ja nie podejdę? Hello, no jak to tak? Także wiesz, jak ja robię, to on jest, nie pozostaje dłużny, więc się napędzamy nawzajem i to jest fajne. On gdzieś się wspieramy, on widzi też czasami moje błędy, bo wiesz, to tak się wydaje, że trener widzi wszystko. No, czasami po prostu dochodzi do czegoś takiego, że wiesz, trener widzi te podstawowe błędy, a gdzieś tam Wojtek patrzy, nie wiem, że tu za szybko dostawiam jakiś nogę, szczegół. Tu coś, jakiś szczegół i po prostu to uzupełnianie chyba jest najfajniejsze. A zagładacie się o słodycze? O słodycze, no standardowo, Kinder Bueno, ja ostatnie owoce, jakbyśmy w Portugalii, jakieś truskaweczki, coś tam, wygrałam, hello. Także no, mamy takie zakłady, no. To przed igrzyskami też będzie taki zakład, na taki pewno. Poważny? W tamtym roku, dwa lata temu na Mistrzostwach Świata było pudło Kinder Bueno. Czyli o całe takie pudełeczko, to nie wiem, chyba 24 jest. No teraz na igrzyskach to myślę, będzie, że będzie grubiej, nie? Stawka będzie. Stawka musi być wyższa. Do góry pójdzie. Zdecydowanie. No i takie, wiesz, takie realne zakłady mamy przede wszystkim, bo to nie jest tak, że wiesz, powiedzmy zakładamy się, nie wiem, Wojtek, ty rzucisz 75, ja rzucę 70, nie. Tam zawsze są metry, centymetry bazują, rozumiesz? Rzucamy kulkę na przykład w tył przez plecy i tam na przykład potrafię wygrać z nim pół centymetra, nie? I to jest normalnie satysfakcja, nie? A on biedny musi jechać do sklepu i kupić mi te Kinder Bueno. No, także nie, no spoko, no śmieliśmy się, że przed Mistrzostwami Świata większość też zakładów przegrałam, ale najważniejsze wygrałam. Teraz tak podobnie jest, że cały czas gdzieś tam przegrywam, czasami wygram, ale to taki, wiesz, epizod jest, ja mówię, ale ja ci się odpłacę na igrzyskach. W Tokio będziesz szukał kinderów. Tak, tak, jak cię wypuszczą z wioski. Ale jak wrócimy, to kupi, spokojnie. Nie ja ucieknie. Już się pilnuję, tak nie ucieknie jest. Na pewno. Nasz spacer po spalskiej rzutni do rzutów długich dobiegł końca. Fiedzia, bardzo ci dziękuję za fajne opowieści, szczere, pozytywne, zabawne, jak zwykle zresztą, także no staram dziękuję się, bardzo. Staram się zawsze mówić to, o czym myślę i to, co mi na sercu leży, także mam nadzieję, że dotrwacie do końca, obejrzycie to i skomentujecie, czy fajnie, czy nie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z takimi fajnymi osobami. No i co? Do zobaczenia.